Instrukcja obsługi zasilacza awaryjnego według standardów Unii Europejskiej. Taka książeczka cieniutka. W pierwszej stronie wersja angielska, co mnie specjalnie nie dziwi. W sumie najczęściej spotykany język i najbardziej znany. Pierwsza strona, jakieś informacje ogólne. Na drugiej podobnie, na trzeciej różne kwestie związane z bezpieczeństwem. Na kolejne rozwiązywanie problemów i parametry techniczne. No, podstawowa rzecz. Kolejna strona. Strona numer 5. Kolejny język. Język niemiecki. Wszystkie informacje podobne. Oczywiście przetłumaczone. Parametry techniczne. Dla wersji niemieckiej jakieś dodatkowe uwagi, achtungi. Jak to w Niemczech, zawsze inaczej. No, dużo treści na tej kartce. Kolejna strona, kolejny język. Język francuski. Podobne informacje jak w języku angielskim, oczywiście przetłumaczone. Kolejna strona, numer 15, a ja nadal nie widzę instrukcji swojej w ojczystym języku, którym jest polski, jak słychać. No więc poszukamy ten język polski, na której stronie on może być. O, to jest chyba ten, tak? Tak, zawartość opakowania, no zgadza się, takie coś było. Strona numer 27, język polski. Do informacji, do pozyskania informacji w sumie potrzebowałbym jedną, dwie, trzy, cztery strony. Cztery strony instrukcji obsługi. Ale normy Unii Europejskiej nakazują mi pokazanie, przeczytanie, znaczy przeczytanie może nie, ale nakazują wysyłanie pewnie instrukcji w wszystkich językach krajów Unii Europejskiej, a sama instrukcja zawiera 82 strony. I druga pusta strona. No to jest okładka w sumie. No to jest bardzo logiczne, tak? Cztery strony są potrzebne z okładką, powiedzmy 8, wysyłane jest 80. 90% ponad norma. Są oszczędności. Oszczędności na papierze. 90% oszczędności na papierze. Na jakieś tam finanse. Nie są to duże kwoty, ale jednak są. Ale co zrobić? Komuna Europejska rządzi.